Cześć wszystkim, hej, witajcie na moim kanale, tu Weronika. Witam Was trochę z innej perspektywy dzisiaj, bo stwierdziłam, że przyjadę do swojego studia projektowego, który tu jest za mną i przedstawię Wam filmik dalej z cyklu Jak nosić. Chciałam brnąć dalej w ten temat. Oczywiście inne filmiki będą tutaj grać rolę i będę Wam pokazywać nowości, ale tak mnie dzisiaj tnęło, jest niedziela, mam trochę czasu, więc możemy przejść do tematyki takiej dosyć istotnej, bo uważam, że zbliżające się różne święta czy okazje rodzinne, myślę, że każda z Was będzie miała moment taki, że takie co założyć, jaką sukienkę i oczywiście większość z nas po jaką sukienkę sięga wtedy? Po małą czarną. Także przynajmniej ja tak mam, więc mówię z własnego doświadczenia, która sukienka jest pod ręką, jak się spieszę, tu muszę dziecko przyszykować, tu mąż mnie pogania i wychodzimy z domu, no to biorę czarną sukienkę. I mała czarna jest tak legendarną rzeczą w każdej garderobie, że nie w sposób nie mieć jej różnych rodzajów. I teraz pytanie, czy mamy szukać różnych rodzajów, takich bardziej fikuśnych, czy trzymać się takiej jednej, standardowej, bardzo prostej sukienki? Moim zdaniem, żeby Wam pokazać wiele stylizacji, to jednak wybieram coś bardziej prostego, więc mam taką tutaj pod ręką bardziej jak halka, czarna, najprostsza, taki krój prostokątny. Taki trochę poliestrowy materiał. Brałam taką, bo uważam, że wszystkie stylizacje, jakie Wam pokażę, po prostu będzie jasność, jak taka zwykła czarna sukienka może być uwydatniona na dzień i na wieczór, w każdej porze roku. To będzie taki schemat filmików, który będzie się powtarzał. Uważam, że w ten sposób zobaczycie, w jaki sposób ja stylizuję i też może Wam jakiś pomysł się spodoba, co byście chcieli zrobić u siebie, stylizując się na co dzień, na różne, różne sytuacje pogodowe, jakie mamy za oknem. Także zacznijmy i mam nadzieję, że Wam się coś tutaj spodoba. Komentujcie, lajkujcie i mówcie mi, jakie następne filmiki z cyklu Jak nosić chcielibyście zobaczyć. Jestem otwarta na Wasze propozycje. Oczywiście wiem, pamiętam, że o spódnicy mam zrobić, także to na pewno jest jedno z następnych, więc do dzieła, zaczynamy. To pierwszy look jest taki w sam raz na zimę. A więc jak widzicie, mamy tutaj naszą małą czarną, mamy kamizelkę Balmain's H&M kolaboracji. Uwielbiam ją i pokazywałam ją już w poprzednich filmikach. Jest po prostu czymś, co można nosić wielosezonowo i z paskiem i bez. Ma świetny prostokątny kształt, nadający trochę charakteru lata 80. stylizacji. Czarny top z Zalando z wycięciami z przodu i z tyłu w kwadrat, bardzo atrakcyjny dekolt. Rajstopy i wybrałam rajstopy troszkę w innym odcieniu niż czerń, tak żeby je troszkę bardziej uwydatnić, bo inaczej byśmy byli jak taka czarna mamba, cały na czarno, a tutaj troszkę takiej w grafitowym odcieniu. I do tego wzięłam kozaki kupione na OLX-ie, jeden z moich ulubionych. Za niecałe chyba, czy koło 20 zł je kupiłam, są z pięknej, miękkiej skóry, genialny kwadratowy czubek i ten stabilny obcas, uwielbiam je i też ta cholewka taka wyższa, super. Do tego mam też z lumpeksu beżowy płaszcz, jest coś, co bez problemu bym założyła na drinki, na wypad ze znajomymi, kiedy jest mroźno na zewnątrz, oczywiście do tego bym jeszcze opatuliłabym się grubym szalikiem czarnym, czapka, wiadomo, czego nie wzięłam dzisiaj, także sorry, ale tak, dodam, że na pewno jakieś akcesoria zimowe do tego też by się przydały. No i to jest taki elegancki look na wypad zimowy. Mamy look na dzień zimowy, używając oczywiście naszej małej czarnej halki. Do tego dałam szary golf z lumpeksu pod spód. Na to mamy puffer, też z lumpeksu. Uwielbiam tą kurtkę i zapomniałam Wam pokazać właśnie w ostatnim haulu. Zapomniałam ją wziąć z domu. Jest gruba, jest na gęsich piórach, jest świetna po prostu, ze ściągaczem w talii. Do tego wzięłam kalosze z Zary, które noszę non-stop od jesieni do zimy. Mam ich w sumie różne kolorystyczne opcje, bo mam zielone, czarne i beżowe. Polecam taki rodzaj buta, bo jest nieprzemakalny, jest ciepły, można skarpetę założyć pod spód. Nawet do spodenek i do rajstop, świetna opcja na co dzień. Czyli na spotkanie z koleżanką, czy rodzinne. Na odstawianie dziecka w przedszkolu, tak jak w moim przypadku, muszę mieć takie wygodne buty, ale też bez przesady, że cały czas w spodniach można być w sukience. Zakupy i do pracy, jeżeli ktoś ma taki dress code w pracy, taki casual, to też jak najbardziej może być, bo i długość sukienki jest spoko, i wygodne buty, i jest nam ciepło, czego chcieć więcej, tak? Oczywiście czapka do tego. Wspominam jeszcze raz. I po zimie następuje ciepełko, więc się przebieramy na co dzień w coś
lżejszego i to, co uwielbiam na wiosnę, to jest jeansowe, denimowe kurtki. Więc ta z lumpeksu jest moim faworytem, jest oversize, spora jest szerokością i na rękawach też. Więc mamy naszą czarną sukienkę, mamy jeansową kurtkę, do tego założyłam pod sukienkę, założyłam t-shirt szary, który już występował w moim poprzednim filmiku, Karin Wester, też z lumpeksu, ale lepszej jakości, bo od projektantki. Bardzo lubię ten t-shirt i uważam, jak jest wiosna, jeszcze nie mamy takich upalnych dni, to fajnie jest coś założyć pod sukienkę, jak jest taka lekka sukienka na cienkich ramionczkach, tak samo jesienią, więc to jest fajny trik. Jak zimą zrobiłam, tak, z tym długim rękawem, zakładajcie topy pod takie sukienki z takimi paskami spaghetti tak zwanymi, tak? Do tego mam spodnie ze swojej kolekcji Varie Studio, które będą dostępne już pod koniec października. Są z suwakami tutaj na dole przy kostce, z wyższym stanem. Materiał jest genialny, jest po prostu mięsisty, trzyma pięknie sylwetkę. Bardzo wygodne na wszelkie okazje i każdą porę roku. I do tego mam też białe mule buty z Zary. Czyli z taką odkrytą piętą, klapki na lekkim obcasie drewnianym. No i to genialny jest look, dlatego że niby mam tą czerń, przełamuję ją niebieskim kolorem, tu białe buty. Nie jest tak, że zakładamy ponownie cały czarny look, chociaż ja uwielbiam cały czarny look i mogłabym to nosić co sezon. Natomiast to jest taki rześki look, fresh po prostu na nowy sezon, tego fajne okulary, jesteśmy gotowi. To bym założyła na załatwianie jakichkolwiek spraw na mieście, pójście na piwo, na zakupy, do sklepów, czy po dziecko, po odbiór do przedszkola, też jak najbardziej. Więc to jest taki look, że naprawdę wszystko możemy robić, oprócz może wyjścia, nie wiem, do lasu, no bo te buty jednak się nie nadają. Także jeżeli chcemy, nagle musimy jakiś spacer uskutecznić, czy rower, czy cokolwiek, no to bym założyła wtedy kolarki, krótkie leginsy pod spód i na przykład New Balance sportowe buty, czy Nike, co tam wolicie. Nasz wieczorny look, użyłabym tutaj koszuli satynowej. Więc to byłoby stricte taki look na randkę i tu użyłam czarnej koszuli satynowej, takiej, co tutaj rozpinam guziczki z przodu, kilka, mogę zawiązać też na kokardę. Co jeszcze? Wzięłam marynarkę ze złotymi guzikami, sandałki otwarte z Reserved, takie zapięcie przy kostce i do tego rajstopy. Użyłam tych samych rajstop, co przy zimowej wersji wieczornej i też w takim odcieniu właśnie szarości. Uważam, że to fajnie uwydatnia czarny but, a nie bójcie się łączenia rajstop z sandałkami na obcasie. Wiem, że niektórzy to kojarzą z opcją noszenia sandałów płaskich z skarpetą, ale nic bardziej mylnego, naprawdę to wygląda świetnie, tym bardziej na wieczór, jeśli macie sandałki z kryształkami do małej czarnej, to jest genialne. Bardzo się kojarzy właśnie bardziej zimowo, dlatego tym razem takie dosyć neutralne, czarne sandałki wybrałam do tego looku. Oczywiście założyłabym to na randkę, jakieś fajne kolczyki takie bardziej mijące się, bo jest dosyć sexy, ta koszula satynowa nadaje taki fajny klimat do romantycznej kolacji, myślę, że to byłoby super. I przechodzimy do ciepłego sezonu, najcieplejszego, mamy tutaj dzienny look letni. I teraz tutaj wybrałam moje ulubione japonki ze Stradivariusa, w których przechodziłam całe lato teraz poprzednie. Są wygodne i nawiązują do kultowego modelu The Row, którą tutaj pokażę wam. Uwielbiam te klapki, je będę nosić do zrycia na pewno. No i mamy tutaj taką białą koszulę z lejącego się materiału, takiego bardzo zwiewnego, którą już pokazywałam poprzednio w stylizacjach. Uwielbiam ją, mogę ją wiązać z przodu, tak jak już pokazywałam, że lubię wiązać koszulę. Jak są oversize generalnie, takie większe, tak jak dzisiaj mam sweter, jak widzicie, lubię takie kroje. Są po prostu wygodne i fajnie wyglądają, jakby wsadzone w spodnie, tak jak dzisiaj mam w spodenki. Koszula letnia, sukienka czarna, zwykła i japonki. Do tego możemy założyć koszyk, taki fajny torbacz, okulary czy czapka z daszkiem. I to jest coś, co możemy założyć na przykład strój kąpielowy pod spód i od plaży przejść na lunch, z lunchu na kolację, zmieniając tylko buty. To jest taki uniwersalny letni look i nawet na wakacjach czy w mieście zawsze się sprawdzi. Zawsze fajnie też mieć taką koszulę jako nasze nakrycie wierzchnie latem, więc to jest wygodny look kobiecy, że się sprawdzi. A na wieczór wybrałam marynarkę beżową w białe paski, bo już nie chcemy jakby tej koszuli ciągnąć już na wieczór, coś troszkę grubszego by się przydało, ale też bez przesady. Więc mamy naszą małą czarną, mamy marynarkę w paski beżową, sandałki z kryształkami,
które nie są zapinane, tylko jak klapki na obcasie, więc to jest fajny but na lato, na wieczór. I zazwyczaj czy japonki na obcasie, czy takie sandałki, to jest mój wybór na wieczorne wypady, na piwo, czy cokolwiek. W tym przypadku po prostu powiedziałabym, że na każde wieczorne wyjście to się sprawdzi, czy teatr, czy kolacja, czy randka, czy spotkanie ze znajomymi, cokolwiek. Jak najbardziej. Nawet bym powiedziała, że takie okazje rodzinne typu chrzest, nie wiem, chrzest czy rocznica ślubu, też super look, bo będziemy się w tym czuć wygodnie. Jest coś przykuwające wzrok w tych butach, no i oczywiście marynarka na wieczór też się przyda. A ja jestem większą fanką w sumie marynarek niż kardiganów takich cienkich, zapinanych na guziki sweterków. No i na koniec mamy jesień, więc tutaj wprowadziłam jeden płaszcz do obu looków. Mamy trench taki z takiego jakby papierowego materiału, jest świetny. Wiem, gniecie się, widać to, ok, ale mi to nie przeszkadza. Na rękawach ma fajne tutaj wiązania. Więc mamy w pierwszym looku na dzień naszą małą czarną. Mamy sweter z H&M-u zapinany na guziki, który uwielbiam na co dzień. Jest bardzo taki z grubszego materiału, fajny kształt, bo ma trochę szersze rękawy. Do tego wzięłam spodnie Varie Studio, o których już wspominałam, i botki z OLX-a w stylu Isabel Maron. Tutaj Wam pokażę inspirację. Jest koturn, tak, i taka wyższa cholewka, lekkie marszczenie, bardzo fajnie wygląda ze wsadzonymi takimi leginsami czy spodniami w takim stylu. To by było taki wypad na kawę, sukienka, spodnie, jest tam ciepło, mamy ten sweter, jest trench, jakby deszcz padał, parasolka do tego, jakaś ciężka, fajna, czarna torba i jesteśmy jakby ready. A na wieczór wybrałam również ten trench, znowu nasza mała czarna, no i do tego biały satynowy top z krótkim rękawem pod spodem. Żeby trochę przykuć wzrok do tej sukienki, też żebyśmy byli troszkę bardziej okryci, no bo jesienią już troszkę chłodniej, wiadomo. Do tego też wzięłam buty ze złotą klamrą, no i na ten top i na sukienkę mamy znowu marynarkę ze złotymi guzikami, a te złote guziki są fajnym nawiązaniem do klamry na butach, więc to też jest fajnie nawiązać i też przykuwa fajnie wzrok. Do tego, jeżeli Wam by było chłodno, no to wiadomo, lekki sweterek, który potem możemy zdjąć pod ten trench, bo trench nie jest na podszewce. No i to byłby wypad do teatru, myślę, że fajny look. Te buty szczególnie kojarzą mi się z takim, no, nie szalonym wypadem jak na imprezę, tylko bardziej takim stonowanym, ale chcemy wyglądać z klasą, idziemy do miejsca typu jak do teatru wielkiego, więc jak najbardziej biało-czarne zestawienie z elementem złotego zawsze się obroni, w takich sytuacjach chcemy łatwo i szybko się elegancko ubrać. To by były wszystkie moje zestawienia z naszą małą czarną. Mam nadzieję, że Wam otworzyło oczy, jak taką zwykłą sukienkę czarną możemy fajnie wystylizować. Polecałabym wchodzić w takie proste kroje, bo wtedy mamy większe pole manewru, wyobrażając sobie, że ta halka dzisiaj, czy ta sukienka czarna miałaby różne falbanki, czy byłaby skośnie szyta, no to już na te stylizacje codzienne już byłoby ciężej ją wystylizować. Więc jeżeli chcemy mieć mniej w szafie, dążyć do takiego minimalizmu, warto jest zastanawiać się, jaki krój danej rzeczy z garderoby kupujemy, a ta seria Jak nosić pokazuje właśnie takie fundamentalne elementy z naszych szaf. Więc cieszę się z tego, co Wam pokażę w kolejnych filmikach. Fajnie, jak będziecie dawać mi sugestie, co byście chcieli zobaczyć. Czekam na to bardzo i cieszę się, że jesteście ze mną. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa!